pójdę śladem gwiazdy, stanę u wrót, pasterz własnych myśli, otworzę drzwi serca, ujrzę słowo owinięte w pieluszki przebaczenia. Przed 2000 lat w Betlejem na narodziny Bożej Dzieciny czekali ludzie o pokornym sercu. Podobnie jest dziś, w XXI wieku. Chrystus przychodzi do wszystkich, ale nie wszyscy na Niego czekają. Bądźmy tymi, którzy wglądają betlejemskie gwiazdy. Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim to wspaniała okazja do refleksji nad własnym oczekiwaniem na Boże Narodzenie. Dziękujemy pani dyrektor Bacie Frączak za uczestnictwo dzieci w koncercie Dzień Jeden w Roku i ich opiekunom, pani Urszuli Seredyn i pani Renacie Kozdębie za przygotowanie młodych artystów do wystawy. We współczesnym domu każdy z domowników wykonuje swoje czynności. Babcia robi na drutach, ojciec czyta gazetę, córka odrabia lekcje, syn słucha walkmana, a matka krząta się przy kuchni. Niedługo święta! Musimy wziąć się do pracy, żeby wszystko przygotować. Jak zwykle i tak wszystko będzie na mojej głowie. Piotrze, czy pomyślałeś już o karpiu? Tata. Co? A, karp! Na pewno coś z tym zrobię. Kupię przed samą Wigilią. A choinka? Zresztą mamy na strychu jakąś sztuczną. Umyję ją i postawię blisko okna, żeby sąsiedzi mogli ją zobaczyć. Na światełka na pewno nie pożałujemy pieniędzy. Aniu, ale to nie to samo, co świeże i pachnące lasem drzewko. Co to jest? Za moich czasów czekaliśmy, aż ojciec przyniesie z lasu naszą choinkę. Przyjmowaliśmy ją z otwartymi ramionami i traktowaliśmy jak najważniejszego gościa. Co też mama opowiada? Za moich czasów to, za moich czasów tamto. Dzisiaj jest inaczej. Sztuczna choinka przynajmniej nie brudzi, a pachnieć nie musi. Skoro tak uważasz... Mamusiu, babcia ma rację. Taka prawdziwa choinka, choćby maleńka, to zupełnie co innego. Jest kochana i wyczekiwana. Dość tego! A kto by sprzątał te igiełki z choinki? Niby ja? Zawsze się tyle tego nasypie, że nabrudzi w całym domu. Musi być porządek, bo inaczej święta staną się koszmarem. Od jutra zaczynamy. Tata wytrzepie dywany. Ewa posprząta pokoje. Jacek uporządkuje strych i piwnicę. A babcia... Babcia niech lepiej nic nie robi. Ale dlaczego nie mogę wam pomagać? Jeszcze w zeszłym roku ucierałam mak, siekałam orzechy i lepiłam guszka. No tak, mamo, ale mak był twardy, orzechy z łupinami, a łóżka się rozgotowały. To niech już mama lepiej nic nie robi. W mamy wieku... Przestań, jak możesz. Chyba przekraczasz już pewne granice. Przecież to prawda. Babcia niewiele może nam już pomóc. Zabieja i bez nadzieja. Witaj, babciu. Dzisiaj w szkole ogłosili akcję i ty możesz zostać świętym Mikołajem. Pani prosiła, żebyśmy porozmawiali o tym w domach. Jeśli możemy, powinniśmy przynieść pieniądze albo jakieś dary dla biednych dzieci. Cukier, mąkę, słodycze albo jakieś zabawki. O, to piękna akcja.
Ja tam wiem, że to kolejna akcja z serii. Wyciągnąć pieniądze od ludzi. Obawiam się, moja droga, że póki co robisz to wszystko, aby to Boże Narodzenie było nieudane, smutne, a już na pewno pozbawione rodzinnego ciepła. Nie starasz się o to, co najważniejsze. O nastrój spokoju, miłości i szacunku. Dla ciebie dywany, jedzenie i prezenty są ważniejsze od ludzi. Pomyśl nad tym. Jesteś kłębkiem nerwów. Życie jest za krótkie, żeby tracić je na złość. Tyle przecież wycierpiałaś. Niczego się nie nauczyłaś. A dom dziecka? Ojciec wychodzi, a matka zostaje sama. Nerwowo porządkuje sprzęty, a później zdejmuje fartuch i siada. Zakrywa twarz dłonią, rozgląda się, czy nikt jej nie widzi i wyciąga za kredensu stary zeszyt. Zaczyna czytać. Mam już 9 lat, a nikt mnie nie chce. Pani Krysia mówi, że znajdę sobie rodzinę i ciepły dom. Marzę o kochającej mamie. Tutaj w domu dziecka jest smutno i ponuro. Nawet choinka nie jest w stanie mnie pocieszyć. Obiecuję, że jak zabierze mnie stąd jakaś mama, to będę ją kochała z całej siły, a mój dom będzie najwspanialszym miejscem na ziemi. 30 par pantofelków filcowych z wyszytym na środku kwiatem tulipanu. 30 fartuszków popełnionych sokiem z czarnej porzeczki. 30 nieruchomych kotów wyhaftowanych siwym płaskim. 30 par rączek wyciągniętych, ale tylko po łyżki do zupy mlecznej. 30 par oczu otwieranych we śnie, aby dojrzeć rodziców na wzgórzach cukierków. 30 par nóżek stoi przed nieczynną zwrotnicą i oczekuje na wjazd do domu. Zanim wybije 12 i opuścimy nasz dom, zanim upieką się ciasta i zacznie wołać nas dom. Siądźmy na chwilę przy wieczerzy, spróbujmy sięgnąć. Choinka, stół, a przy nim domownicy. Wolne nakrycie dla niespodziewanego gościa. Rodzina dzieli się opłatki. Nagle słychać dzwonek do drzwi. Wszyscy patrzą na siebie zdumieni. Ojciec otwiera i wprowadza dziewczynę z dzieckiem na ręku. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, że przeszkadzam w takim dniu, ale jest zimno, a moja córeczka jest zmęczona i płacze. Musiałam odejść z domu. Niestety, chyba nie może pani u nas zostać. Proszę z nami zostać. Mamy dodatkowe nakrycie. Podzielimy się opłatkiem. Tak trzeba. Dziecko kochane, usiądź, odpocznij, ogrzej się. Ewuniu. Anioł czy nie? Miłość komuś pomóc. Od razu robi się lżej na duszy. Być może Ewa ma rację. Ten anioł w postaci Oli i jej córeczki zesłał na nasz dom pokój i szczęście. Zrozumieliśmy, co to szacunek dla drugiego człowieka. Przepraszam was wszystkich, a ciebie, mamo, przede wszystkim. Zgubiłam się w tej codziennej gonitwie i zamieszaniu. Niechcący was raniłam. Uważaj, kochanie. Będziemy cię teraz pilnować. Nie damy sobie dmuchać w kaszę. Gdy będziesz na nas krzyczeć, udamy, że cię nie słyszymy i poczekamy, aż wróci ci dobry humor. Tato, ale to może trochę potrwać.
Nie szkodzi, poczekamy. Za rok obiecuję wam zapach pięknej, świeżej choinki. A sprzątanie zaplanujemy dużo. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu. Niech się wszystkie serca rozweselą.